Witam Państwa, dzień dobry. Cóż, wszyscy byliśmy bardzo ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało po trzytygodniowej przerwy, którą mieliśmy przed sobą, kilka zawodników chorych na wirusa i musieliśmy trochę pokombinować, jeżeli chodzi o ustawienie. Brakowało nam środkowych obrońców, co z urazu, co z powodu zakażenia, także na pewno taka sytuacja ogólnie nie tylko u nas, ale wszędzie warunkuje i nieco zmienia prawdziwy obraz rzeczywistości. Naprawdę uważam, że wyszliśmy ten mecz dobrze. Widzieliśmy, że dzisiaj gramy z drużyną bardzo, bardzo, bardzo dobrą, jakościową, dobrze zorganizowaną, która gra dobry futbol. I chcieliśmy się przeciwstawić temu. To się udawało na początku, później już jest taki gorszy moment naszego zespołu. Ta pierwsza bramka, też mogliśmy tej bramki uniknąć trochę. Mieliśmy dosyć dużo problemów, jeżeli chodzi o organizację defensywną. Pierwsze połowy stwarzali nam dosyć dużą przewagę w środku pola, o czym wiedzieliśmy, ale nie mieliśmy na tyle dużo czasu, żeby przyciszyć, bo wiadomo, że wiele zawodników było poza kadrą i nie było warunków, żeby trochę dużo poćwiczyć nad taktyką. Drugie połowę wyszliśmy bardzo dobrze, mieliśmy tę okazję, aby wyrównać, ale nam się nie udało i jak się nie strzela, zwłaszcza grając przeciwko dobrym zespołom, jak jest Termalika, i po prostu musi strzelić bramki, żeby ten zespół trochę uwarunkował, żeby się ten zespół bardziej otworzył, to szybko straciliśmy bramki na 2-0. Na własne życzenie i potem już było po meczu. Czerwona kartka już jeszcze bardziej uwarunkowała wszystko. Chcieliśmy potem puścić zawodnika, który nie miał tego rytmu ani treningowego, bo miał tylko jeden albo dwa dni zajęć treningowych. Chcieliśmy puścić, żeby złapać trochę rytmu i już przygotować następny mecz z ŁKS. Witam wszystkich. Przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Mieliśmy plan na to spotkanie i uważam, że z przebiegu całego meczu zasłużenie, żeśmy zdobyli 3 punkty. Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne spotkanie, ale no, byliśmy do niego przygotowani, bo po meczu pucharowym, który nam ewidentnie nie wyszedł, przeanalizowaliśmy te spotkanie i chcieliśmy wyciągnąć wnioski z tego spotkania. Stąd też pierwsze minuty od razu spotkania było widać, że Chrobry też zmienił taktykę na to spotkanie i musieliśmy też wnieść troszeczkę korekt, żeby funkcjonowało to lepiej i to było widać, że zawodnicy byli przygotowani na to spotkanie, założenie, które żeśmy nakreślili przed meczem, wypełnione, także jeszcze raz gratuluję drużynie tych 3 punktów, bo to jest ciężki teren, ciężko się gra i w drugiej połowie na samym początku była taka sytuacja, gdzie Loska też wyręczył tutaj, uratował, wybronił, można powiedzieć, tą sytuację sam na sam, bo szliby na 1-1 i też nie wiadomo, jak to dalej by się potoczyło, aczkolwiek no, w przebiegu całego spotkania byliśmy drużyną, wydaje mi się, grającą mądrzej i zasłużone 3 punkty. Teraz na pewno trzeba przeanalizować i już za 3 dni mamy następne spotkanie. Trzeba szybko zregenerować się i przeanalizować dzisiejsze błędy, jak również następnego przeciwnika. Trzeba się też dobrze przygotować.